Cześć, witam w kolejnym odcinku Telewidza. Kontynuuję odcinki poświęcone jednemu kanałowi, dziś National Geographic. National Geographic, dawniej National Geographic Channel, a także w skrócie Nat Geo lub Nat Geo TV. To amerykańska sieć płatnej telewizji i kanał należący do National Geographic Partners, spółki należącej w 73% do The Walt Disney Company i w 27% do National Geographic Society, którą to spółką zarządza Walt Disney Television. Kanał emituje programy typu non-fiction produkowane przez National Geographic i inne firmy producenckie. Kanał pokazuje filmy dokumentalne zawierające fakty związane z przyrodą, nauką, kulturą i historią, a także programy rozrywkowe oparte na rzeczywistości i pseudonauce. Jego głównym siostrzanym kanałem na całym świecie i Stanach Zjednoczonych jest Nat Geo Wild, który koncentruje się na programach związanych ze zwierzętami. Od lutego 2015 roku National Geographic dostępne jest dla ponad 86 milionów widzów w Stanach Zjednoczonych. Pierwszy kanał National Geographic został uruchomiony we wrześniu 1997 roku w Europie i w Australii. Natomiast w 1998 roku otworzono kanał National Geographic w Azji. W Stanach Zjednoczonych National Geographic Channel został uruchomiony 7 stycznia 2001 roku. 14 listopada 2016 roku nazwa National Geographic Channel została zmieniona po prostu na National Geographic, usuwając słowo Channel z nazwy. To były wydarzenia z historii National Geographic, a teraz co tam, panie, w telewizji? Na National Geographic zobaczymy, jak wyglądał przebieg największych katastrof lotniczych, jak budowano wielkie konstrukcje i jak zaklina się psy. Poza tym będą duży, większy i największy, policjanci z Alaski i niesamowity dr Paul. Na koniec poznamy pułapki naszego umysłu, historię wielkich geniuszy i XVII-wiecznych drwali. Na telewizyjnym podwórku istnieją kanały National Geographic, Nat Geo Wild i Nat Geo People. Teraz trochę szerzej o produkcjach National Geographic. Na początek katastrofa w Przestworzach, w oryginale Mayday albo Air Crash Investigation. Serial dokumentalno-fabularny pokazujący kulisy dochodzenia w sprawie katastrof lotniczych. Każdy z odcinków przedstawia historię zazwyczaj jednego tragicznego lotu. Odtworzona zostaje atmosfera na pokładzie oraz napięcie towarzyszące pilotom w kokpicie. Dzięki zapisom z czarnych skrzynek następuje drobiazgowe ustalenie wszystkich szczegółów tragedii. Opis wydarzeń uzupełniają relacje pilotów, ekspertów lotnictwa oraz ocalałych pasażerów i świadków zdarzeń. I program jest emitowany na antenie National Geographic od 2003 roku. Kolejny z programów to Wielkie Konstrukcje, w oryginale Mega Structures. Amerykański serial dokumentalny. Każdy z odcinków w edukacyjny sposób przedstawia konstrukcję, jej eksploatację i osoby ją wznoszące. W programie znajdują się wywiady z projektantami i kierownikami budowy. Prezentują oni problemy, z którymi musieli się zmierzyć konstruktorzy i budowniczowie. Wielkie Konstrukcje skupiają się na konstrukcjach, które w jakiś sposób wyróżniają się spośród innych. Przykładowo są najwyższe, najdłuższe lub najgłębsze na świecie. W programie pojawiają się także nowatorskie projekty, takie jak Wyspy Palmowe w Dubaju. Kolejny z programów to Zaklinacz Psów, w oryginale Duck Whisperer with Caesar Millan. To amerykański serial telewizyjny, w którym treser psów Caesar Millan pracował nad problematycznymi psami. Serial miał swoją premierę 13 września 2004 roku. Program skupia się na behawioryście zwierząt Cezarze Millanie, który pracuje nad psami z problemami behawioralnymi. Na początku widzowie oglądają problematycznego psa, a także widzą jego właścicieli w domowych nagraniach, które zostały przesłane do programu. Na tych filmach przedstawione jest typowe zachowanie psa, które jego właściciele uważają za problematyczne, a także właściciele opowiadają swoją historię, a później przyjeżdża do nich Cezar Millan. Millan przeprowadza wywiad, w którym właściciele opisują aktualne problemy z psem.
Milan oferuje sugestie, w jaki sposób właściciele powinni zmienić swoje nawyki, aby stać się przywódcą stada dla swojego zwierzaka. Następnie demonstruje techniki modyfikacji zachowania z psem i pokazuje swoje doświadczenie w ustalaniu dominacji nad niespokojnym psem. Jeden z programów to Duży, Wielki, Największy, w oryginale Big, Bigger, Biggest. To serial dokumentalny, którego produkcja rozpoczęła się w 2008 roku. Łącznie wyemitowano 20 odcinków w 3 sezonach. W każdym z odcinków badane są przełomowe wynalazki techniczne, które umożliwiły budowanie dzisiejszych konstrukcji. W czasie trwania programu widzowie poznają zazwyczaj 6 przełomowych struktur, dzięki którym dzisiejsi inżynierowie są zdolni budować światowej klasy budowle. Ujęciom konstrukcji towarzyszą animacje komputerowe, które często wprowadzają do programu elementy czarnego humoru. Pomagają one zrozumieć konstruktorów oraz problemy, z którymi musieli się zmierzyć. Kolejny z programów to Alaska State Troopers. To reality show emitowany na antenie National Geographic. Emitowany jest od 14 października 2009 roku. Serial opowiada o codziennych perypetiach policjantów z Alaski, z miejscowości takich jak Wasilla, Palmer, Anchorage oraz Soldotna. Kolejny z programów to Niesamowity Dr. Paul, w oryginale The Incredible Dr. Paul. To amerykański reality show, emitowany w Nat Geo Wild. Przedstawia on urodzonego w Holandii weterynarza Jana Paula, jego rodzinę oraz pracowników w jego klinice weterynaryjnej w Whiteman w stanie Michigan. Serial miał swoją premierę w 2011 roku i co roku produkowane są 2 kolejne sezony tego programu. Kolejny z programów to Pułapki Umysłu, w oryginale Brain Games. To popularno-naukowy program telewizyjny emitowany na National Geographic, polegający na prezentowaniu widzom gier umysłowych, a także iluzji i przykładów psychologii eksperymentalnej oraz tłumaczeniu, na jakich zasadach działa ludzki mózg. Każdemu odcinkowi poświęcony jest inny temat, składa się z kilku zabaw aktywizujących widzów oraz komentarzy zaproszonych gości, psychologów, neurobiologów czy iluzjonistów. Program prowadził Jason Silva. Kolejny z programów to Genius. To amerykański serial dramatyczny, który miał swoją premierę na kanale National Geographic. Pierwszy sezon wyemitowano między kwietniem a czerwcem 2017 roku. Śledził on życie Alberta Einsteina od jego wczesnych lat, przez czasy, gdy pracował jako urzędnik patentowy, aż do późniejszych lat, gdy pracował jako fizyk, który opracował teorię względności. Drugi sezon wyemitowano między kwietniem a czerwcem 2018 roku. Śledził on życie i kunszt Pablo Picassa. Trzeci sezon, wyemitowany w marcu 2021 roku, skupiał się na życiu i twórczości Arety Franklin. Natomiast czwarty sezon, który ma być wydany na Disney Plus, będzie śledził życie Martina Luthera Kinga. Na koniec jeszcze jeden serial, Drwale, w oryginale Barkskins. To amerykański serial dramatyczny, którego premiera odbyła się 25 maja 2020 roku na National Geographic. Serial oparty jest na bestsellerowej powieści In Annie Plux z 2016 roku o tym samym tytule. Serial opowiada historię dwóch imigrantów, drwali René Sella i Charlesa Duquette'a. Wyemigrowali oni do Nowej Francji. Nie poznajemy również historię ich potomków. Akcja serialu rozciąga się na ponad 300 lat i przedstawia wylesianie Ameryki od czasu przybycia Europejczyków aż do współczesnej epoki globalnego ocieplenia. I to by było wszystko na temat produkcji National Geographic. W kolejnym odcinku produkcję TVN24. Do zobaczenia!